Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto Voyager i jesteśmy w dosyć dziwnym miejscu, w którym powstają miliony balist. Głównie z takiego powodu chciałbym wam coś pięknego pokazać. Patrzcie, tworzy sobie szkielety, balisty je ubijają, ja zarabiam. W ten sposób zrobimy już też miliona swoją drogą. Rozwinę jeszcze to, poumieszczam trochę latarni, może poulepszam trochę balisty w jakiś sposób, nie wiem. Ale ogólnie mówiąc, jeśli szukacie sposobu na pieniądze, to pełno latarni morskich, pełno balist. Nawet trzymajcie przycisk, ewentualnie kupcie sobie jakiegoś, czym załatwcie darmowego autoklikera, który będzie wam to klikał. Wychlejcie wszystkie mikstury na obrażenia, które istnieją i cieszcie się przypływem gotówki. Ale dobra, dzisiaj zajmiemy się czymś innym, nie tym. Zrobię tu malutkie przemeblowanie, że nawet w sumie całkiem spore. Głównym celem tego wszystkiego było to, że patrzcie, po pierwsze, widzicie, jak to pięknie teraz działa? Widzicie? Jeśli nie mylę, non-stop jest wszystko pod wpływem działania elektrowni, bo odkryłem pewną ciekawą wiadomość na oficjalnym Discordzie. Otóż okazuje się, że jeśli coś zostało postawione przed elektrownią, to może się bugować. Natomiast jeśli coś zbudowano po postawieniu już wszystkich elektrowni, to moc elektrowni powinna się nie bugować i normalnie działać, więc mamy. Ale zanim coś jeszcze zobaczymy, czy mamy jakieś tutaj fajne rzeczy. Płyn na szczęście, nie wiem po co mi, ale wezmę. To wezmę i nie, nic więcej nie jest potrzebne. Dobra. Tak więc dzisiaj w sumie moim celem sobie mogło być... Na pewno chciałbym pogarniać już te wszystkie, wiecie, jak najwięcej akcesoriów. Zacznijmy od tego, bo jednak są wyzwania rzędu zarób chyba miliard? Co może być ciężkie, jeśli nie ulepszę portfelów. Ale dobra, portfel pustki i następny jest kosmiczny. Okej. Oczywiście włókno szklane. Jak idzie produkcja? Powiem szczerze, chyba nie najlepiej. Dobra. Póki nie ma włókna szklanego, niech ono się tam produkuje. A my zajmijmy się jakimiś istotniejszymi sprawami, typu... wykonajmy sobie amulet, który jeszcze bardziej pozwoli lepiej zbierać. Po czym jakiś, nie wiem, może łuk, jakieś inne rzeczy. I w końcu kosmiczny miecz i pozostałe sprzęty kosmiczne też trzeba będzie, ale... A zanim my to ogarniemy, to jednak dużo czasu minie pewnie. Tak więc bez zbędnego udawania, gadania czy coś, dzisiejszy cel to będzie najprościej w świecie gromadzenie wszystkiego. Może z niewielką... po prostu... niewielką szansą na wybranie się do pustki. I farmieniem bossów. Bo nie ukrywam, bossów tak czy jak trzeba będzie farmić, żebyśmy mogli produkować potem kosmiczną stal. I dobra, kosmiczny amulet. 10 stali kosmicznej. Okej, ta gra chyba trochę przesadza. Ale coś będzie trzeba ogarnąć. Jednak zanim coś tu... kosmiczny łuk. I co, jak wiem, że z łuku raczej korzystać za bardzo nie będę, no ale... muszę mieć wszystkie rzeczy, żeby zaliczyć achievementy, więc tak czy siak muszę go wycraftić. Dobra. No to teraz szybciej w gro. Mamy łuk. Podstawowe obrażenia wow, aż 7. Ja zobaczymy przy okazji, ile mam na mieczu. 68, a tutaj... okej, 119. Strzelam po trójnymi strzałami. Nawet nie pamiętam skąd, bo jakiś skill to dawał. Nie wiem, to jeszcze bije. Bicie mieczem chyba tak dalej będzie opłacalniejszy, powiem wam szczerze, ale... dla tych zamrażających bossów z pustki... coś mówi, że ten łuk może być... idealnie po prostu przygotowany. I jeszcze nie trzeba aż tak celować, jak w przypadku miecza. Dobra, fajnie. No, jak już przy tym jestem, to może zobaczmy jeszcze, co jest potrzebne na kosmiczny łuk. 15 stali. Można było się spodziewać. No dobra. To teraz... gdzie odstałem? Nie, wciąż zapomniałem o stole do pisania zwojów. I tak wiem, że wszystko jest teraz może gorzej, ale no... musiałem skompensować. Chyba tak jak stół do pisania zwojów, to będzie tutaj. Zobaczmy, co potrzebujemy na nową książkę. Aha. No nie to, żeby ta książka była już potrzebna do czegokolwiek. Bardziej to jest na zasadzie, no muszę to zaliczyć, więc... zrobię co trzeba. I cóż, chyba... nastał już ten moment, w którym...
tak naprawdę nie ma co robić. Poza pustką ponownie. Więc najwyższy czas po prostu. No i znowu do niej wkroczyć. Chyba że znajdę jakiś inny pomysł na coś fajnego, co można zrobić. Ale nie sądzę. Bo poza bossami naprawdę, mówiąc szczerze, nie sądzę, żeby było cokolwiek do robienia. A na obecny moment, no nie sądzę, żeby bossowie byli aż tak potrzebni, więc tak. Jeszcze ostatnie co, to może zobaczymy właśnie, jeśli chodzi o bossów, gdzie, jak, po co, na co, za co można wycraftić. Mogę 9 tych stworzyć. Czyli prawdopodobnie wszystkie gwiazdy i sporo uranium, ale... Pokonam po prostu 9 ich. Przed pójściem do pustki dostaniemy dzięki temu może kilka tych kul całych, czy tam jak to się nazywało, no... No Spirit Orbów ogólnie. Przez co jeszcze bardziej zwiększymy sobie obrażenia delikatnie. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie, ale... Jeśli mi 4 podwaja obrażenia, to każdy punkt daje dodatkowy punkt na podwojeniu, więc no... Lepiej podwoić 61, daje mi na to licznie 60. No dzięki temu uda się dotrzeć gdzieś dalej. Nawet już rzędu 30, czyli tak jak jest na ostateczności. Dobra. To ja może się z wami spotkam, jak już się wszystko wykrafci, bo w sumie... Takie trochę nudne patrzeć, jak ja stoję i krawcę. Nie, zdecydowanie. Dobra, mamy już wszystko ogarnięte, teraz tylko jako, że stworzyło się trochę tych, co... Jeszcze lepsze rękawiczki sobie zarobimy. Będę szybciej machał mieczem, rozumiecie? Bardzo przydatne w pustce. Dziękuję bardzo. I zobaczymy, co jest potrzebne na następne. Standardowo, dobra. W takim wypadku biorę boty, które mogę wziąć. Tego bym w sumie zostawił. Skoro zaraz idę na pustkę, co nie wiem, czy jest wielki sens. I dobra. Pierwsza sprawa. Muszę wychylać wszystkie bonusy, które mam. Oczywiście z tych sensownych, bo takie bezsensowne to nie ma co. Dobra. Jeszcze co się zostało? Oczywiście to. I to jest, da się to przypisać do paska? Da się, na szczęście. Więc tak. I oczywiście wielkie starcie z bossem, które momentalnie zostaje przerwane przez zwycięstwo. Fajne sposoby na zarobki, nie ukrywam, chociaż osobiście preferuję walkę ze szkieletami, jeśli chodzi o zarabianie. Niemniej jednak sytuacja teraz jest taka, że... No wśród tych balist boss nawet nie ma szans. Zresztą, a co mi szkodzi, wezmę wszystkich naraz. Będzie szybciej. I zabawniej po części. Aż nawet umrę. Teraz sądzę po tym, ile kul tych całych duchowych zebrałem, to nie sądzę, żeby cokolwiek miało się stać. Dziękuję bardzo, robota wykonana. Teraz tylko wziąć swój damage o 30 parę i będziemy gotowi na drogę. Jakie lubię takie elementy łatwego grindu w Voyagerze. Szkoda, że wcześniej też nie pomyślałem o tworzeniu wyzwajek bossów, chociaż dobra, kogo ja oszukuję, że wcześniej nie byłbym w stanie się tym zająć. Chociaż dobra, są w sumie na marketach do kupowania. I w sumie chyba w tym momencie powinienem przygotować też jeszcze jedną rzecz, o której mówiłem. Czemu sobie wspominałem, mam autoklikera przygotowanego specjalnie na potrzeby Voyagera, jeśli będę musiał coś dużo klikać. Więc pozwólcie tylko, że go załączę, niech mi już... Nie wiem, jak to się nazywa... Sam już aktywuję to wszystko, bo mi się nie chce. W tym momencie nie ruszam myszki w ogóle. Jak widzicie, to jest dużo szybsze, niż gdybym miał ręcznie to wszystko majstrować. Dobra. Halo, clicker, halo. A, dobra, wyłączył się na szczęście. Więc w tym momencie mój miecz bije zaledwie 108, a łuk... O, wow, 189. Piękne. Piękne po prostu. A mnie dziwi, że ludzie nie pokazują mi, jak zniszczyć Voyagera w ten sposób, ale dobra. A teraz skończymy portal. No to nadciągamy. Pustka.
No jak ja ją jednocześnie lubię i nie lubię. Fajne miejsce i w ogóle fajny koncept, tylko później jest pełno wkurzających bossów. W ogóle ciekawe, czy to też zwiększa obrażenia od dronów? Droidów? Dalej nie pamiętam, jak to się nazywa. Oczywiście. Jak zwykle mam zapchany kwipunek i nie będę miał jak zbierać rzeczy, które tutaj występują. I okej. Żeby nie było tym razem ten wypad do pustki, będzie miał trochę więcej sensu, więcej znaczenia niż miał miejsce ostatnio, bo jednak... No nie ukrywam, chciałbym po prostu móc... zająć się tutaj zbieraniem różnych rzeczy, odkrywaniem, ale głównie właśnie gromadzeniem surowców, które są dostępne bezpośrednio do zebrania w pustce, czy typu te wszystkie kości, nie kości, jakieś inne rzeczy. Po prostu wiecie, wszystko co wpada w pustce chcę gromadzić, bo może to nieźle pomóc. Oczywiście nie tak, żeby to teraz łaził i każdy pojedynczy kamyczek podnosił, czy coś, tylko... chcę mieć po prostu miejsce na wszystko, żeby potem doszło do sytuacji, w której coś wypada i Forager ciągle, czy tam w sobie mój gościu, nie wiem, czy powinienem nazwać go z Foragerem. No po prostu marudzi, że nie ma miejsca w kieszeni na coś. Na obecny moment to chyba wszystko. Że tylko kaktusy sprzedam, po co komu kaktusy, tak szczerze. I coś jeszcze takiego? Nie, reszta chyba tu już występuje, ewentualnie nie chcę tego sprzedawać. I lecimy dalej. Dobra, poziom drugi. Jeśli kogoś by zastanawiało, tak szczerze, po co tu idę, poza tym, że chcę osiągnąć wyższe stopnie, to odpowiedź jest dzieci nieprosta. Naprawdę dziwi mnie, że jeszcze się nie domyśliliście, ale chodzi też o materiały na nuklearne rzeczy. Plus, chyba tutaj da się zdobyć parę kryształów tych całych legendarnych za przechodzenie. Ale nie jestem pewien, żeby nie było, więc nie łapcie mi za słowo. A legendarne kryształy bądź co mi potrzebne do kosmicznej stali. I stal pustki też jest potrzebny do kosmicznej stali, a żeby stal pustki robić, trzeba zbierać rzeczy z pustki. Oczywiście to jest logiczne, więc... o takich rzeczach chyba nawet trzeba wspominać. I lecimy dalej, poziom trzeci. Co ciekawe, jestem prawie pewien, że teraz moje droidy... czy dron, dalej nie pamiętam, chyba droidy... też biją więcej, patrząc na to, jak szybko pada wszystko, także nawet... w większości sytuacji nie muszę machać mieczem, nawet gdybym chciał. Ale nie. Przyznam szczerze, no... dobrze, że pomyślałem o tych bossach, czy w sumie o tym robociku, który daje Toxic Sludge'a, żeby go wezwać w liczbie sztuk milion, by znacznie to wzmocniło mi postać. Oj, ale 100 ponad obrażeń na mieczu. Ale na początku gry, kiedy to było po parę obrażeń, było takie wow, ale to mocne. Teraz takie co coś, takie meh, czemu nie więcej. Wiecie, to że się nie cieszę, czy coś, ale... to już nie jest ten efekt wow, który był kiedyś. Znaczy dobra, setka i tak jest imponującym numerem, nawet jak dla mnie. No niemniej jednak... mogę być znacznie lepiej. Dobra, gdzie jest jeszcze jakiś przeciwnik? Halo, przeciwnik, jesteś? Jesteś tu? Chyba był. Chociaż nie ukrywam, nawet nie zdążyłem zobaczyć, czy on tu rzeczywiście jest, czy go nie ma. A mi się wydaje, bo jesteśmy tu już na teraz chyba dwóch albo trzech rękawicach więcej, nawet niż było wcześniej, więc... machanie mieczem stało się jeszcze ciekawsze. No właśnie nie wiem, czy dwie, czy jedna rękawica, na pewno jedna. Może dwie, a może nawet okazałoby się, że trzy. Bo takie szybkie machanie mieczem to... nie ukrywam, nawet dla mnie jest zaskoczeniem. Dawno po prostu nie korzystałem tak sobie tutaj, żeby... porównywać różnice, albo coś. Zresztą najłatwiej można porównać szybkość ruchania mieczem. Tak. Tego nie było. Ruszania mieczem. Na bazie tego, jak po prostu szybko Mandragora wypuszcza swoje pociski. A z Mandragora za często nie korzystam. Ale jak tutaj widzę, co. Jest naprawdę dobrze. Dobra. To gdzie jest jakiś przeciwnik? No tak. De facto chciałbym zobaczyć, jak ten miecz się sprawdza. Chociaż z tego, co widzę, co. Jest bardzo dobrze nawet. I skoro w swoim względem stop coś było napisane już wcześniej, to podwójnie bije 200 coś chyba. No, zgodnie z prawami logiki czy coś, to tak. Chciałem sobie z podstawami logiki. Logicznie, że jeśli bije się podwójnie, no to zamiast to coś jest 200 coś, więc tak. Ale nie wiem, jak tutaj to do końca Forager oblicza. I w swoim względem muszę sprawdzić jedną rzecz. Dobra, no to łazimy. Z autoklikiem.
Nie to, że to robi jakąś wielką różnicę, ale mogę w ten sposób. O nie, mikstury się skończyły. Czyli to już ten moment, kiedy trzeba znowu będzie chlać. Na całe szczęście tyle ich pozdobywałem z ołtarzy różnych dziwnych innych miejsc, że no. Jakie różnice mi to i tak nie robi? Dobra. Chodzi tylko, że jeszcze jest czterech wrogów, których muszę ubić. No na całe szczęście to są jeszcze pierwsze piętra, więc tutaj to raczej pokonywanie tych wrogów jest takie my. I tyle. Ale gdybyśmy dotarli dalej, to było problematyczne. Dobra, pierwsza rzecz, chciwość. No bo bądź co bądź potrzebuję tej kasy do achievementów. 50% większe szanse na unik i większe i ten szanse na wyrzucanie tak podwójne obrażenia. I zabijanie przynajmniej wywołuje eksplozję, to tak. I jeszcze szczęście. I elektrykę. Co tego widzieliście, ile mam butelek elektryki? Dobra. No to lecimy. Nie, jeszcze też tak nie wiem, czym wspominałem, ale nauczyłem się na klawiaturze robić przewrotki. Bardzo prosto się okazało, że trzeba nacisnąć po prostu coś, co na polski nazywa się spacja, na angielski space, czyli przestrzeń, albo kosmos. No ale ogólnie właśnie ten przycisk taki duży na klawiaturze, co to zaczęło się go robić do przerwy pomiędzy słowami, jak się coś pisze. Ewentualnie w niektórych starych grach był używany też chyba do skoków? I w niektórych grach nadal jest używany do skoków? Tak, chyba w niektórych grach nadal jest używany do skoków, jeśli nie mylę się. Jeszcze w takiej pewnej starożytnej grze, która w sumie w Polsce ma miano po prostu jednej z najlepszych gier świata. I to nie polskich gier. Przynajmniej przez dużo osób, z którymi się spotkałem, mówię oczywiście Gothicu, tam się wyciągało broń z pacją chyba? No w sumie na pewno. No tam jeszcze jeszcze dawno temu ugrywałem go trochę, więc tak. Tak, jestem pewien, że w jednej w dwójce się z pasją broń wyciągało. O, muszę coś sprzedać. Pewnie potem do tego żałował. O, niech będą oczy krakena? No trudno. Potem będę się wkurzał, ale przynajmniej będę je łowił. Bo wiem, jak je wyławiać łatwo, więc no. Ale wracając, no to tak, w Gothicu jeszcze się wyciągało, no a teraz poszedł to nowsze produkcje, w większości przypadków tego nie używałem, tak zauważyłem. Poza nielicznymi wyjątkami, co tam. Naprawdę ostatnio coraz rzadziej się widzi zastosowanie tego przycisku, przynajmniej w moim środowisku, że tak nazwę. A podkreślam, ja nie gram w większość tych takich hitów wielkich, AAA czy coś. Mówię większość, się zdarzają przypadki, gdzie gram w takie gry, które można podpisać pod AAA. Na dzisiejsze standardy, czy na standardy dawnych lat, czy coś, ale... No, głównie powiem szczerze, co nie kojarzę, żeby ostatnio jakaś gra mocno wykorzystywała ten przycisk. No chyba, że Alex. Ta Alex się chyba służył do jetpacka. Ale co, to nawet pewności nie mam, bo Alexa to znam tyle, co i nic. Wiem tylko, że jeden znajomy mi go załatwił na 18, chyba. To był albo 18. Tak, 18, bo to było w tamtym roku. No to właśnie dostanę 18, pograłem chwilę. On błagał, żebym to na YouTube wrzucił. Wrzuciłem tam jeden czy dwa live'y. Stwierdziłem, że gra totalnie dla mnie i od tego czasu się kurzy w mojej bibliotece Steam. No tak. Chociaż nie ukrywam, może kiedyś jeszcze na chwilę wrócę do Alexa, tak sobie prywatnie zobaczyć, czy jest aż tak źle, jak ja to pamiętam. Czy może jednak jest trochę lepiej? Nie, na pewno nawet jeśli jest lepiej, to musiałbym znać jakąś dobrą strategię, jak zacząć, bo pamiętam, że tam... Można to wszystko nazwać takim trochę syndromem Gothica właśnie, bo swoją drogą Alexa i Gothic są tych samych twórców. W zasadzie wszystko chcecie zabić, a ty nie możesz zabić niczego. Oczywiście wiem, że tam wiele ekspertów od Gothica nagle może się rzucić, ale jak to? Ty nie możesz zabić niczego przecież. Okej, w jedynce no tam trzeba trochę wysiłku. Odpowiedniej siły, czy tam jakieś tam statystyki, czy tam czaru. No ale bez przesady, w dwójce to bierzesz pierwszy lepszy kijek zwany lagom i machasz prawo-lewo, to większość potworów ci padnie. W najgorszym wypadku będziesz musiał po prostu nauczyć się ich wyczucia, żeby robić odskoki w tył w odpowiednim momencie. No i nie przeczę, ja się z tym zgodzę, bo pamiętam nawet z moich doświadczeń z przed dwóch lat chyba?
Tak, chyba 2 lata temu miałem taką fazę, żeby przejść Gothica 2 sobie, takiego zwykłego. Wspominać po prostu stare czasy z dzieciństwa i w ogóle, no to doszło do tego, że w sumie to najpotężniejsze bestie, czyli to chyba wiecie, to były smoki, jeśli nie mylę? Tak, tak, chyba smoki były tym takim ostatecznym wyzwaniem, czym w sumie powinny być na standard Gothica 2. To właśnie nawet smoki biło sobie tym kijkiem i wygrywałem. No ale no, to nie chodzi o to, żeby mieć jakieś sposoby, triki, tylko po prostu chodzi o motyw gry, że zaczyna się bez żadnych możliwości, walka jest trudna, wszystko ma prawdopodobnie bohatera na kilka uderzeń maksymalnie. I jeśli nie jest się dobrze wyćwiczonym w tym stylu walki, to no najprawdopodobniej się zginie z 20 razy, zanim w ogóle się zada jeden cios przeciwnikowi. No ale dobra, może już nie będę gadał więcej o grach piraniów. Zaraz się rozgadam i wyjdzie na to, że jestem ich wielkim fanem, chociaż ten okres, kiedy lubiłem naprawdę ich gry, przeminął już sporo czas temu. My inventory is full. Co tutaj znowu mamy? Sztabki żelaza. Co prawda jest ich dużo, więc mogę żałować. Ale okej. Lodowe bossy się zaczynają. Okej. Na całe szczęście teraz jestem w stanie już pokonywać lodowych bossów bez większych problemów, a teraz kiedy jeszcze przy okazji miałem uniki robić, to chyba ich pociski nie mogą mnie trafić, kiedy jestem w formie uniku. A, przecież raz tutaj też występuje. Super. Wiecie, w formie tych, jak to się nazywa? W formie sztabków. Nie sądziłem, że będzie występować, ale no, jednak jest. Nie muszę znaleźć coś innego, co mogę wyrzucić z kieszeni. W sumie mam jeden, można powiedzieć, jednego dobrego kandydata na to, tylko potem to się wkurzył, że to wyrzuciłem, jestem tego pewien. Dobra. A tak szczerze, co? Mikstury expów. Mam już maksymalny poziom, a nie sądzę, żeby nagle gra stwierdziła, a wiesz co, masz tutaj nowy drzewko rozwoju. Przynajmniej jeszcze nie w tej aktualizacji, więc no. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że po prostu rezygnuję z tego i tyle. Dobra, no to sieczka dalej. Jeszcze gdzieś tutaj jakiś boss pewnie jest. Dobrze, Frager. Dobrze zbierać. Dobrze, gościu. Nie wiem, jak się mam nazywać, ale świetnie sobie radzisz z bestiami o nazwie bossowie śniegu. Teraz tylko mam nadzieję, że po dotarciu do bossów ognia będę sobie też równie dobrze radził, żeby te czaszki po prostu mi nie zablokowały możliwości przejścia wszystkiego. Dobra, skrzynka kolejna. Co mam tym razem? Jakieś takie standardowe rzeczy. I najważniejsze, mam dużo toxic sludge, co pozwoli mi więcej komórek energetycznych zrobić, czyli może nawet uda się jakieś tam jedno nuklearne coś tam po prostu stworzyć, chodzi o narzędzie. I wiem, że będę musiał tego dużo przygotować, bo jednak jest zaciemnić za 100 struktur nuklearnych. Zatem, że prawdopodobnie wcześniej czy później będę musiał na wszystkie moje struktury narzucić to i jeszcze podgenerować z 20 dodatkowych struktur. Patrzę na to, co już mam teraz przygotowane. Te wszystkie piece, powadła i inne, żeby spełnić wymóg tylu nuklearnych, ile oni tam chcą. Mikstury się skończyły. No jasne. No jasne. Mikstury się skończyły chyba w najgorszym możliwym momencie, chociaż dobra. Nawet teraz tych bossów szybko ubijam, więc no nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Wszystko to zasługa tego, że chociaż raz użyłem mózgu i pomyślałem o tym, żeby wyfarmić na tych bossach jeszcze dodatkowe, jak to się nazywa, no te kule, żeby mieć większą moc przebicia w ogóle. Dobra, fart. Nie wiem, po co to chleje, ale okej. Nie, więcej spawn zwierząt nie potrzebuję. Z tego nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle używałem tej mikstury. Jeśli już to może raz, tylko dla testu, żeby zobaczyć, jaka jest różnica, ale poza tym, naprawdę, mówiąc wam szczerze, nie kojarzę, żebym kiedykolwiek tego używał. Z tego już za chwilę poziom 20. A poziom 20, nie wiem, czy nie był achievementem. Chociaż gdzieś w międzyczasie jestem pewien, że zaraz się pojawią właśnie już bossowie tych ognistych krain, więc ciężko mówić tu o czymkolwiek tego typu, żebym mógł dobrze powiedzieć co i jak. Ale dobra, już się plączę w sumie.
wina jak zwykle nagrywania. Jeśli chcecie, to zgadujcie w komentarzach, czy jest to dzisiaj podobnie jak było w ostatnim Ratropolis, czy może jest to przeciwieństwo tego i coś rzędu, powiedzmy północ czy trzecia rano. Może. Czy w sumie nawet wcześniejsza, późniejsza, no, nieważne, po prostu nie jadę, wiecie, o co mi chodzi. Chociaż dzisiaj, nie ukrywam, w tych warunkach, które są, panują w tym oto momencie, nagrywam się dużo lepiej i mam dużo jaśniejszy umysł i bardziej trzeźwy niż to było ostatnio. Ale jak to jest przedział czasowy, to wam nie zdradzę oczywiście, możecie sami myśleć, jak ja jestem no-life'em i o których godzinach ja siedzę przed nagrywkami. Zresztą ci, którzy wiedzą, to wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, to mogą zgadywać. Jeśli ktoś zgadnie, powiedzmy, godzinę tak z godziną przesunięcia maksymalnie w przód, tył, to dostanie serduszko ode mnie w komentarzu. Oczywiście się będziecie próbować. A jeśli ktoś tak dostał serduszko w komentarzu, to przy i napisał o tym, to przy okazji napisze po prostu, czy trafił z godzinami, czy nie. A jeśli nikt nie zgadnie, to na następnym Foragerze może wam zdradzę sekret, tak samo jak zdradziłem przy Ratropolis, o której tamten nieszczęsny odcinek naukowcem nagrywałem. No i są bossowie ognia. No i szkoda tylko, że kursor trochę gubię. No ale... O nie, pojawiają się już nowości znowu. Tak, kursora gubię i to mocno. Nie będę ukrywał. Nie wiem czemu ten... A, dobra. Przerzuciłem się na łopatę zamiast na miecz. A się zastanawiam, czy tak wolno go ubiję. I teraz czuję, że bossowie ognia nawet nie mają ze mną szans. Mimo wszystko, więc... Po prostu... Nawet jeśli mają na spawn swoich czaszek czy coś, to... Ja to wygram. I tym razem nie powstrzymają mnie przed dotarciem do końca. Przynajmniej nie oni. Dobra, gdzie jeszcze ktoś jest? Nie Kilof, proszę cię, gro. Chcę miecza. O proszę, mam jeszcze ponad minutę, a ja już jestem na czysto. 12 pustych butelek, nie wiem skąd dostałem, ale no pojawia się mięso, więc pora zbierać mięso. Będzie na szaszłyki, jak już wrócę. I w sumie tak mi też, w sumie, no dobra, może nie tak mi bardzo zastanawiać coś, tylko zaczęło mnie zastanawiać, czemu ja mojej postaci daję szaszłyki, zamiast karmić ją diaksami, albo no nie wiem, cokolwiek. I jesteśmy w 20 poziomie pustki. Czyli ostatnio poległem chyba na poziomie właśnie tym niższym. Jeszcze tylko 10 poziomów i może wiesz, już do pustki nie będę musiał wracać nigdy. No chyba, że będę potrzebował jakichś surowców z niej, bądź co bądź. Wow. Się dobrze kojarzę, że na 20 nigdy nie byłem. Bo już poległem po prostu w pierwszym miejscu, gdzie byli bossowie ognia, czyli poziom przed 20. Dobra. Najpierw trzeba pozbyć się bossów lodu, żeby nie przeszkadzali mi być bossów ognia. Chyba, że boss ognia jest przy mnie, to wtedy nie ma co czekać, po prostu lecimy na bossa ognia i tyle. I zostało 5. Zaraz zobaczymy, czy będzie się liczba zwiększała. Nie, czyli pobiliśmy wszystkich. Nie ma już bossów ognia przynajmniej. Może gdzieś jakiś inny bossów się chowa. Chociaż... Nie, na pewno się nie chowa już żaden boss, czy to będzie jakiś pojedynczy szkielet, którego pominąłem. I nagroda... Pełen Toxic Sludge'a i innych materiałów z pustki. Super. Nie będę was wspominał, najbardziej mi chyba zależy na tym Toxic Sludge'u. Bo bądź co bądź, to on jest tym czymś, czego mi najbardziej brakuje, jeśli chodzi o kwestie właśnie ogarniania nuklearności porządnie. I tak, wiem, że teraz, jeśli będę dobrze gwiazdy zbierał, to mam te roboty i mogę jeszcze bardziej zwiększyć swoje obrażenia, co nie wiem, czy jest potrzebne i sensowne w jakimkolwiek... Wiem, po prostu już... stopniu. To jeszcze zarabię delikatny Toxic Sludge. No ale wracając, po prostu nie wiem, czy to ma sens, czy nie lepiej właśnie teraz narobić tego dużo i potem po prostu cieszyć się z tego, że mam już nuklearność ogarniętą. Poza tym te gwiazdy tak czego bym potrzebny niedługo w olbrzymich ilościach na to, żeby chociażby, no nie wiem, ogarniać sobie, jak to się nazywało, kosmiczną stal na właśnie to, żeby móc potem robić nuklearne rzeczy, więc
Pustka jest chyba dużo lepszym źródłem niż te roboty. Owszem, roboty są lepsze jak potrzebuję pilnie i to niewielkich ilości, no ale... Na ogół lepiej pójść do pustki na te 40 minut. Max w sumie. I się cieszyć z tego, że udało się ogarnąć, niż potem się męczyć z robotami, żeby to ogarnąć przy dużych ilościach, oczywiście. I dobra, poziom 21. I na tym poziomie, jak tylko odnajdę zgubiony kursor, od razu będę musiał zaraz dokupić, chciałem w sumie dokupić tylko ten, dochlać mikstury, żeby po prostu odnowić. Pewnie nawet tutaj już będę musiał to zrobić w trakcie. Jednak nie wyobrażam sobie bez mandragory czy innych efektów teraz walczyć z tym wszystkim. A czasu mam też niewiele, więc... Zobaczmy, jak to wyjdzie najpierw, potem będziemy chlać. Okej. Wskaźnik pokazuje, gdzie są jacyś przeciwnicy. I zobaczmy, czy liczba się zwiększa. Nie. Więc albo bossy nie pluje, albo już bossów za bardzo nie ma. Ja w tym przypadku bossy nie pluł, po prostu swoimi podopiecznymi. I zostało jeszcze kilku, pięć. Na szczęście chyba żaden z nich nie jest już bossem. Tak. Ostatnia dwójka. Nawet mikstur się jeszcze utrzymał, dobra. W takim wypadku chciwość, ogień, wściekłość, mandragora, fart i elektryczność. Który nie wiem czemu, za każdym razem kiedy otwieram ekwipunek wydaje mi się, że mamy dużo więcej. No ale dobra. Pustka teraz już jest taka prosta, jak zwiększą sobie obrażenia w sumie. Powiedzmy, że o 80 względem ostatniego spotkania, nawet. Jeszcze przyspieszyłem machanie bronią, chociaż trochę, więc no. I nauczyłem się unikać. Ja ci mówiąc, no po prostu panowałem już więcej tajników, jak grać w Fragera w pustce niż wcześniej, więc no. Ulepszyłem postać, to mocno. Więcej HP, więcej wszystkiego, w szczególności więcej obrażeń. I w tym mówiłem coś o tym, że łuk może okazać się potrzebny, ale... W tym momencie sądzę, tak, na... Łuk nie jest mi do niczego potrzebny. Może kiedyś tak dla ja jestem pogram łukiem, spróbuję pokonać łukiem właśnie jakiegoś bossa samemu, bez druidów, czy czegokolwiek. A to na zasadzie wiecie, że tutaj w pustce. Ale na obecny moment nie mam na to ani czasu, ani chęci, więc no... Po prostu zajmijmy się tym, co jest nawet mówiąc istotne. Więc mówiąc, złaźmy niżej do tego chyba maksymalnie 30 poziomu. Tak, chyba maksymalnie 30. Dobra, już zaczynam rozumieć trudności pustki. Zaczyna się pojawiać bossowie z Jin nawet. Jest to wielki problem dla mnie, w szczególności, to jest znaczy tylko glut, który do trudnych nie należy. Ale coś czuję, że jeśli zacznie się pojawiać jeszcze następny, to może być różnie ze mną. Jak mówię, gluty nie są problemem, ale jak nagle dostanę ten chyba mroczny burak, to może być już różnie. Tak, mroczne buraki mogą być sporym wyzwaniem. Lord szkieletów, czy król szkieletów? Nie. Król szlamów też nie. Robot, no może jeszcze by coś mógł namieszać, ale głównie to się boję mrocznych buraków, szczerze, z tych bossów, wszystkich, które mogą się tu pojawić. Ale nie ukrywam, nie spodziewałem się akurat tego. W sensie spodziewałem się jakichś utrudnień, ale liczyłem na to, że bossowie, których sami no, trzeba sobie wzywać poprzez przygotowywanie wzywajek i tak dalej, będą też tyś pojawiać. Jeśli tak, to w takim wypadku pustka jest jeszcze lepszym źródłem wszelkich materiałów niż myślałem. I oczywiście milion glutu, na którego nie mam miejsca. Przykro mi gro, ale glutu nie będę zbierał. To już jest naprawdę poniżej mojej... No jakichkolwiek moich standardów. No i mamy poziom 25, to zaliczę. To zostało już tylko 5 poziomów do... Prawdopodobnie... Zakończenia mojej ekspansji do pustki, która jest przymusowa, wiecie. W zasadzie nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że achievement tego wymaga. No ale dobra, na razie się nie przejmujmy, tylko bijmy te... Szlamy i wszystko inne, co tutaj się gdzieś znajduje. Szukając głównie bossów ognistych, którzy wzywają więcej swoich sługusów. Tym samym
utrudniając ukończenie wszystkiego. Przy okazji mordując lodowych bossów, którzy spowalniają moją przeprawę. No i na końcu glut i pozostali. Okej, 22. Rośnie, czyli jeszcze gdzieś jest jakiś ognisty. I chyba już nie ma. Chociaż dalej, podkreślam, może być. Tylko tyle co, że ukryty. No i jest nawet. I właśnie nie spełniający za bardzo. Dobra, gdzie jest ostatni? Chyba gdzieś tu musi być. Tak. A portal się pojawił. A nie, teraz skrzynka. A w skrzynce znowu masa materiałów, z których nie wiem, czy będę korzystał kiedykolwiek. I dobra. Ostatnie 5 poziomów. Jeśli nam się to uda, to już tyle. Odcinek będzie bardzo udany. Następnym już jestem pewien, że po prostu będę teraz spokojnie poogarniać rzeczy typu, powiedzmy, właśnie pokrafcić już rzeczy, może nawet kosmiczne. Tak tylko zostawię gry na wystarczająco długo uruchomioną, żeby, wiecie, no, żeby się nafarmili materiały. Aby w jakiś sposób na jeszcze szybsze tworzenie tych materiałów, chociaż wątpię, żeby był potrzebny, co, że już mam droida. 4 elektrownie, bo tylko do 4 się ponad stakują inne takie elementy. Więc dobra. Szybciej, szybciej, szybciej bij tych bossów i wszystko wokół. Oczywiście musiałem dostać zamrożenie, bo jakby inaczej. Dobra. Teraz tutaj są jeszcze coś przeciwnicy? Serio? A, okej. Jakieś takie pewnie słabiaki po prostu, które stały na zasadzie, bo stały. A, czyli jednak tylko jeden tam był, drugi jest gdzieś w tym miejscu. No, miałem rację z tym, że to są jakieś pewnie totalne słabiaki. I dobra, 27. Coraz bliżej końca, miejmy nadzieję tylko, że uda się to zaliczyć, bo jeśli nie, to... Prawdopodobnie to, co będę robił teraz w wolnym czasie, to farmienie bossów, żeby zwiększyć obrażenia miecza do 200 paru. Bez niczego. 400 paru z, wiecie, wszystkimi wzmocnieniami, tylko po to, żeby po prostu anihilować to jeszcze szybciej, bo... Nie ukrywam, nie chciałbym się powtarzać tego wszystkiego przez to, że... No niestety zabrakło mi, dajmy na co, 10 sekund na to, żeby dobić ostatnich wrogów. Za chwilę syndrom znowu mix, który się kończą i kolejne butelki będą musiały produkować. Dobra. 30. I numer się nie zwiększa, więc albo... A, nie zwiększa się, dobra, czyli są ogniści. Znowu nie wiem, czemu za każdym razem to powtarzam, tylko widzę, że numery się już nie zwiększają. Poza tym te chyba szlamy toksyczne też mogą... Czyli te królewskie szlamy też mogą właśnie wzywać sobie sługusów. Znaczy nie wiem, czy oni wzywają je naturalnie, czy tylko jak się ich bije po prostu w ramach... Ratujcie swojego króla, czy coś. Zresztą to wielkie różnicy nie robi, tak czy siak. Bo w sumie... Czemu by tego nie robili tak... Nie jest to żadnym problemem, w przeciwieństwie do tego, co robią ogniści. No zobacz, w sumie to, co robią ogniści, teraz też nie jest problemem. I jeszcze zanim pójdziemy dalej, to ostatnia porcja mikstur. Muszę przyznać, będą się niedługo chyba znowu trochę nagromadzić ich. Czy to przez naturalne gotowanie, czy to przez jakieś inne rzeczy, ale... No niestety wydaje mi się, że się kończy i... Tak, zdecydowanie, te mikstury piorunów się zwiększają za każdym razem, kiedy tu włażę. Do ekwipunku i chcę je chlać. Pewnie był, nie jestem w stanie tego ogarnąć, czemu tak jest, ale jest. Dobra. Było ciekawe, jakie wyzwanie dorzucą teraz. Czy to będzie szkielet, burak, czy co? Myślę, że jestem gotowy na wszystko oprócz buraków. Prawdopodobnie, chociaż to, że ten burak mnie wtedy tam pozabijał i nieźle polamiłem, co nie oznacza, że on jest naprawdę mocny. Teraz może być lepiej. Jestem dużo bardziej przygotowany pod każdym chyba względem możliwym. Więc nawet jeśli robią buraki, to chyba ci sobie jakoś poradzę. I... Ostatnie kilkanaście wrogów. Potem prawdopodobnie już ostateczne decyzujące starcie po prostu
ze wszelkimi trudnościami, które można mnie zostawić to podziemie, jeśli da się tak to nazwać. Tak, chyba da się tak to nazwać. Swoją drogą mamy już pełno legendarnych kryształów, co jest chyba największym plusem tego wszystkiego, że właśnie te bossy też kryształy zostawiają. Tak, decydujące starcie. Bo tutaj się pewnie pojawi ta nowość, która ma mnie zatrzymać przed wkroczeniem do poziomu 30. A jeśli nie, to będzie na następnym właśnie na zasadzie zobaczymy, czy uda ci się to pokonać. Jeśli tak, to masz nagrodę i achievement, jeśli nie, to nie. A nie, dobra, jest. No i jest to król szkieletów, czyli... Otrzymamy gościu, ale... nieproblematyczny, jak już mówiłem. Czyli to idzie po prostu hierarchicznie jakoś tak, że... jak według gry to powinno wyglądać. Czyli okej, okay, rozumiem, najsłabszy. Są w takim razie pustynne lochy i w ogóle. No nawet się z tym zgodzę, bo nie ukrywam. Pustynne było bardzo łatwe. Proste, krótkie. Następnym pod względem trudności jest śnieg. Potem jest ogień. Jeśli chodzi o naturalnych bossów i potem jeśli chodzi o bossów wzywaniowych, to szlam, szkielet, pewnie potem burak, a na końcu ten robot, który w moim odczuciu jest chyba prawie najłatwiejszy, tylko właśnie szlamy są od niego łatwiejsze. Zresztą no może szkielet też jest nam do tego trochę łatwiejszy, ale no nie jestem pewien. Nie, 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 nie. Kryształów legendarnych nie pominę. One mi są potrzebne. Ukrywam król szkieletów trochę namieszał, może mi zabraknąć delikatnie czasu. A to będzie oznaczało tylko tyle, że po prostu będę wściekły, wkurzony, striggerowany, jak zwał to zwał. Że znowu będę musiał od początku przechodzić całą pustkę. Nie, standardowy zapas czasu mi został, więc... mamy achievementa! Mamy achievementa! Inaczej mówiąc... to jest to. Pustka zaliczona. Teraz tylko gdy przejdę to wszystko, otworzymy to. Ja oczywiście już będę żegnał w tym momencie. A po wszystkim wrócę do bazy, może nageneruję miliony nowych tych wszystkich nuklearnych sprzętów. Może nie wiem co zrobię innego, może będę farmił pieniądze, cokolwiek. Ja szczerze mówiąc nie mam za bardzo pomysłu na to, co mogę robić ze swoim życiem w Foragerze. Ale problemów to mi nie sprawia, nic się zobaczy. I następny epizod zdecydowanie będzie już takim bardziej... tylko po to, żeby pokazać, że krawcę i ewentualnie jakieś moje nowe pomysły. I kto wie, może też będzie po prostu koniec wszystkiego, bo jak mówiłem, tak naprawdę zostało mi tylko ogarnięcie tych wszystkich struktur. Poza strukturami to chyba mi zostało coś jeszcze takiego szczególnego. Nie, no chyba tylko struktury, przedmioty, ulepszyć wszystkie do nuklearności, no i pieniądze. Tak, chyba tylko to. Znaczy mówiąc, to już jest prawie koniec wszystkiego, co można zrobić. Oczywiście dopóki nie dojdzie update wieloosobowy i pewnie wraz z nimi dojdą jakieś nowe nowości, które są po prostu niezbędne do kontynuacji czy do prezentowania gry ponownie. I w takiej sytuacji będę musiał oczywiście od początku wszystko pewnie robić i się mierzyć z tym teraz właśnie od nowa, jakby nigdy nic i tyle. No ale dobra, już nawet nie wiem, o czym gadam. I co, trzeba szybko dobić pozostałości. Zostało ich... z tego co widzę, sporo mało czasu. Aha. Super. Czyli na styk chyba mi to wyjdzie. Tak. Na syk. Nagroda jakaś szczególna. Nie, nie ma. W tym momencie nie mogę zobaczyć. Oj, niedobrze. Nie wiem teraz, czy nie ma jakichś dodatkowych jeszcze achievementów za głębszą pustkę. W najgorszym wypadku będę musiał coś teraz przychodzić się wkurzając, ale póki co wiecie co, no ja już odpuszczam. Mam 45 minut prawie materiału, w sumie już dosłownie za 10 sekund 35.
Nieźle sobie poradziliśmy z tą pustką, rozgromiliśmy ją wspaniale, więc ja wam dziękuję, no i do zobaczenia już w następnych epizodach. Trzymajcie się. Hej, hej.